Artur Kornik-Sowiński po pierwszej obronie pasa na gali KSW 34. Powiedz, jak czujesz się po tym 15-minutowym boju? Bardzo dobrze się czuję po tym 15-minutowym boju. No nic mi nie jest, a więc to chyba najważniejsze. Ja tak mamę to uspokoi na pewno. Mamo, nic mi nie ma. Co? Pierwsza obrona, super. Fajne uczucie. Nigdy nie broniłem pasa do tej pory, więc przyznam, że jest to dodatkowa taka jakaś pozytywna emocja. Sprawiłeś sobie prezent urodzinowy, wygrywając tą walkę. Powiedz, czy twój rywal czymś cię szczególnie zaskoczył? Zaskoczył mnie w wielu elementach, w niektórych się zdziwiłem, tak powiedzmy, pozytywnie, bo myślałem, że będzie silniejszy. Nie był silniejszy, ale myślałem, że boksersko będę przeważał bardziej. Bardzo ładnie blokował moją lewą rękę, co mnie zdziwiło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, tak na gorąco. To chyba tyle. Takie dwa główne to tyle. A jak oceniasz swoje przygotowanie motoryczne i na przestrzeni tych 15 minut? Czy przygotowania przebiegły bardzo podobnie jak do wcześniejszej walki, kiedy zdobywaliśmy ten pas. Teraz było jednak ta różnica, że od razu z jednego okresu przygotowawczego skoczyliśmy na drugi. Bardzo miałem krótki ten okres takiego roztrenowania. Teraz będą zasłużone wakacje. Troszkę wypocznę. Gdzie te wakacje? A jeszcze nie planowałem. Znaczy wakacje, no tak sobie pozwolę pojeść, myślę, że przez tydzień. Każda pizzeria jest moja. Więc tak, przez tydzień sobie odpuszczę w ogóle dietę i skupimy się na słodyczach i pizzy. Po tygodniu wrócimy do treningu, zrobimy je tak bardziej pod kątem siłowym i parterowym, ponieważ no, tutaj jest teraz taki okres, kiedy myślę, że skupimy się na tych dwóch elementach. Słyszałem, że Pudzian już ma rywala, no ale będę trzymał kciuki, bo z Różalem walczy, tak? Tak. Kurczę, no tam Różalowi źle nie życzę, no ale gdyby jednak Różal odpadł, to na pizzy i ciastkach będę gotowy na Pudziana. Pudzian zapytany o tą walkę powiedział, żebyś nie czytał tyle komiksów. Czytasz? Czytam komiksy, bardzo lubię komiksy. Fajnie, że Pudzian o tym wie, czyli śledzi mnie. Wiedziałem. No, taki niepozorny Mariusza tutaj widać, jednak śledzi. Znaczy, Artur Mazur w wywiadzie z Maciejem Kawulskim poruszył ten temat. Maciej powiedział, że KSW jest platformą do organizowania ciekawych walk i w razie, gdyby wypadł rywal Mariusza, wtedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie to Marcin, to wystosują do niego zapytanie, czy zawalczyłby z tobą. Szczerze mówiąc, moim zdaniem Mariusz tej walki nie weźmie, no bo postawmy się na jego miejscu. No, on tą walką nie zyska za bardzo nic, no, pokona mistrza KSW faktem, ale o połowę lżejszego od swojej kategorii, a więc jakiegoś uznania fanów w tym nie zdobędzie, może stracić bardzo wiele, więc myślę, że z takiego czysto biznesowego punktu nie weźmie tej walki, ale gdyby go tam jakoś włodarze KSW przymusili, to ja jestem bardzo, bardzo chętny na tą walkę. Cały czas. Ale podpisano też Marcina Wrzoska, dzisiaj to zostało ogłoszone. Myślisz, że do tej walki dojdzie, bo pierwsze próby były pierwsze próby zestawienia tej walki właśnie na dzisiaj. To się nie udało, był za krótki okres czasu. Myślisz, że po pełnym obozie przygotowawczym taka walka jest bardzo możliwa? No to już od Marcina zależy, bo z tego co wiem, to Marcin miał być na tą galę, odmówił tej walki, no a więc to zależy od... Ale ty nie masz nic przeciwko takiej walce? Nie, no pewnie, że nie. Ja tak naprawdę jestem do dyspozycji KSW. Po prostu tu akurat, wracając jeszcze raz do Mariusza, to było zawsze takie moje marzenie, żeby zawalczyć z chłopem, który jest dwa razy większy ode mnie. I padło na Mariusza, no bo Mariusz jest dwa razy większy ode mnie w KSW. No nie wiem, byłby... Kurczę, no nie wiem, byśmy mieli hardkorowego kotca w ekipie, no to pewnie go bym wyzwał, no ale go nie mamy. No a więc jest pan Pudzianowski, którego bardzo szanuję, jestem mu wdzięczny, bo to on rozpromował MMA i ogólnie cenię go jako sportowca, jako człowieka. W wielu kwestiach się z nim bardzo nawet zgadzam, ale to nie ma się nijak do tego, że po prostu uważam, żebym go pokonał. Jestem lepszym zawodnikiem MMA. Wracając jeszcze do tego poprzedniego pojedynku i porównując go z tym, tam byliśmy świadkami dużej liczby fajerwerków i różnych zdarzeń, troszeczkę nie do końca zawsze przewidywalnych. Tutaj była taka ciężka, twarda, mocna praca, to ja rozumiem, rywal narzucił to, że trzeba się było bardziej skupić konkretnie na tym samym normalnym prowadzeniu walki. To znaczy,
jeszcze raz podkreślę, że jakieś tam rzeczy typu wędka, typu nie wiem, jakieś takie spontaniczne rzeczy, one wychodzą spontanicznie. To nie da się, nie wiem, ja nie siadam z trenerami i opracujemy taktykę, że w drugiej minucie zarzucimy wędkę albo lasso, ponieważ to fajnie wyjdzie i publiczność będzie dobrze reagować. Nie, to jest spontaniczne. Ja taki po prostu jestem i w pewnym, wiesz, w pewnych chwilach masz ochotę wziąć, nie wiem, czy piłki i zacząć żonglować, a czasem po prostu rywal ci na to nie pozwala, no i nie masz trzech piłek pod ręką i nie żonglujesz. No dzisiaj tej żonglerki było mniej takich, mniej tego kontaktu z publicznością. No też dużo zależało właśnie od narzuconego stylu przez rywala, też ta druga runda była przynudnawa, no tak nam wyszło, kiepsko to wyszło. A to nie jest taki trochę powód, że się za bardzo rozluźniłeś po pierwszej fenomenalnej rundzie, gdzie sobie dawałeś radę na pełnym dystansie i po prostu chwila nieuwagi w drugiej rundzie się to obróciło przeciwko tobie. Tam wyłapał to kolano, nogę. No wyłapał kopnięcie, no ale to wiesz co, nie wiem czy to jest chwila rozluźnienia, no ja nie mogę być spięty i się wahać, czy kopnąć, czy nie kopnąć, bo może mi złapać nogę, no po prostu. Głowa daje sygnał, jest miejsce na kopnięcie, no to kopiesz i jeżeli wyłapuje tą nogę, no to zazwyczaj lądujesz na plecach. Ja wylądowałem na plecach, sędziemu się tam nie śpieszyło do podniesienia tej walki, no i ta druga runda wyglądała słabo, no taka nudnawa, no, no i moja wina, i wina przeciwnika, i sędziego, no ogólnie, no musicie to przeżyć. A jaki był plan na dzisiejszą walkę? Wiesz co, no, na pewno mieliśmy boksować, mieliśmy wygrać, to też. Ta szermierka na ręce jednak nie przynosiła takiego skutku, jaki był zamierzony, ponieważ bardzo fajnie blokował, szczególnie mój lewy prosty, co mnie zdziwiło. Troszkę więcej kopnięć miało być, ale tutaj jakoś moje nogi też mówiły tych spontanicznych kopnięć, no i myślę, że ten element też będziemy jeszcze dopracowywać, żeby troszkę więcej pokopać w kolejnej walce. A gdzie przygotowywałeś się do walki? Okres przygotowawczy miałem praktycznie identyczny jak do poprzedniej walki. Zacząłem u Petra Soboty w Niemczech, to taki tygodniowy kamp. Kurczę, tam jest naprawdę super atmosfera, bardzo lubię tam jeździć. Po powrocie z Balingen trenowałem cały czas w Katowicach, do tego doszedł jeszcze potem taki weekendowy kamp sparingowy w Bielsku-Białej. Potem byłem jeszcze u Tomasza Drwala posparować z Kotwicą i u chłopaków w Cieszynie, u Mety, za co serdecznie każdemu dziękuję, który ze mną sparował, który dorzucił jakąkolwiek radę. No, tak jak mówię, to nie jest mój pas, to jest nasz pas. Na ten pas działa naprawdę cały sztab ludzi i to jest nasz pas. Dziękuję wam serdecznie. No, ja mam tą przyjemność i dumę go mieć teraz na ramieniu, ale to jest zasługa wielu, wielu ludzi. To nie jest tylko mój pas, to jest nasz pas. Mówiłeś, że w tej walce nie było tyle kontaktu z publicznością, ale publiczność kontaktowała się z tobą. Spora grupa kibiców, nawet z transparentem, bardzo głośnych, nawet o godzinie 18 przed halą, gdzieś tam skandowali twoją ksywę. Tego chyba wcześniej nie było, nie było z tobą. Powiedz w ogóle, jak się na to zapatrujesz i czy to dodaje jakiegoś powera dodatkowego? Nie, no super, no kibice w ogóle świetnie. Wyróżniała się taka dość mocna ekipa z Ziemowitu, z kopalni. Jest to kopalnia w Lędzinach, no przyjechali ubrani w te same koszulki co ja, w tę samą czapkę, którą ja miałem, nawet niektórzy mieli podoklejane brody, przez 15 minut walili w ten bęben, krzyczeli kornik, no super emocje. Przy takiej publiczności to naprawdę, wiecie co, super się walczy, to jest taki kop energetyczny, że możesz, nie wiem, każdą odżywkę sobie wypić, przetreningówkę, ale nie da ci takiego poweru, jak takie odczucie. No, w ogóle publiczność na KSW coraz lepiej rozumie te walki, coraz lepiej się bawi na takich widowiskach. Super mi kibicuję, już ostatnia walka była mega pod względem mojego kontaktu z publicznością i tego, jaką energię mi dawali, a teraz to i przebiło jeszcze i to dość spory procent. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie, a może i nawet lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękowanie, a jeszcze słuchajcie, ja sobie pozwolę tutaj karteczkę wyciągnąć, bo to nie jest takie łatwe. Przede wszystkim chciałem podziękować jeszcze raz kibicom, którzy mi kibicowali dzisiaj, bo to było naprawdę mega. Nie miałem nigdy
No nigdy nie miałem takiej ekipy wspierającej i teraz bym sobie pozwolił na troszkę prywaty i podziękował sponsorom, no, bez których no też tego pasa by tutaj nie było, bo to jednak oni mi umożliwiają to, że mogę skupić się na treningach. A więc tak, Nick Food, Inchboot, Clickhouse, Bezerk Labs, Manual Med, Grupa DSF, Hebda, Spisz Panda, Jakub Chycki, Lekki Smak, Nick Food, Active Sport, potem mamy jeszcze Sailasa. Czekajcie, bo już mi się skończyła kartka, wiem, że ich jest trochę więcej. I tych, co miałem na klacie i na plecach, Patrz, czyli Jim El Toro, Pitbull, dokładnie, i chyba to wszystko. Dziękuję, że kogoś pomyliłem, sorry, ale jestem wam i tak mega, 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 mega wdzięczny, naprawdę dziękuję.